Cześć, nazywam się Kamil Zieliński i na co dzień uczę wykorzystania psychologii w życiu i biznesie. Znane przysłowie mówi, jeśli wlazłeś między wrony, musisz krakać jak i one. To przysłowie odwołuje się do zjawiska, które w psychologii nazywamy konformizmem. Konformizm to skłonność ludzi do myślenia, odczuwania i zachowywania się w taki sposób jak większość. Konformizm świetnie obrazuje klasyczny już eksperyment z psychologii społecznej, przeprowadzony przez Solomona Asha. W eksperymencie bierze udział kilka osób, choć tak naprawdę tylko jedna osoba jest prawdziwą osobą badaną. Pozostali to podstawieni współpracownicy badacza, czyli tak zwani aktorzy. Osoba badana oczywiście nie wie o tym, że te osoby są podstawione i traktuje ich jak równe sobie osoby badane. Eksperymentator wyświetla wszystkim planszę, na której znajdują się trzy odcinki o różnych długościach oraz jeden dodatkowy, bardzo ważny odcinek wzorcowy. Zadaniem uczestników jest odpowiedzieć na pytanie, który z tych trzech odcinków jest najbardziej zbliżony długością do odcinka wzorcowego. I tu zaczyna się cała zabawa. Badani udzielają odpowiedzi kolejno. W wielu przypadkach rzeczywista osoba badana odpowiada dopiero wtedy, gdy swoje zdanie przedstawili już inni. Ci zaś, zgodnie z wcześniej otrzymanymi instrukcjami od badacza, udzielają odpowiedzi błędnych. W dodatku robią to zgodnie ze sobą. Osoba badana przeżywa wówczas dylemat. Zastanawia się, czy podać odpowiedź, która początkowo wydawała jej się poprawna, czy też może przychylić się do zdania większości. No i badanie pokazuje, że około 76% osób badanych przychyla się do zdania większości. Zaczyna działać konformizm. Warto zaznaczyć, że rozróżniamy dwa typy konformizmu, czyli konformizm informacyjny oraz konformizm normatywny. Informacyjny jest wtedy, kiedy innych ludzi traktujemy jako źródło informacji. Działa na przykład wtedy, kiedy wysiadacie na dworcu kolejowym w mieście, w którym dotychczas nigdy nie byliście, no i nie wiecie za bardzo, jak wyjść z tego dworca, ale zauważacie sporą grupkę ludzi, którzy pewnie zmierzają w jakimś kierunku. Zakładacie, że idą do wyjścia, no i postanawiacie iść za nimi. Z konformizmem normatywnym mamy do czynienia wtedy, gdy człowiek, który naśladuje działania innych osób, zachowuje się tak po to, aby nie odróżniać się od innych członków grupy. Zachowanie takie staje się środkiem podtrzymania lub też uzyskania poczucia więzi z tą grupą, no i oczywiście akceptacji ze strony innych. Warto zaznaczyć, że na silniku konformizmu działa reguła wywierania wpływu, którą nazywamy społecznym dowodem słuszności i która przybiera czasem postać: większość osób robi to tak, nasz produkt kupiło już tysiące osób, powszechnie wiadomo, że i tym podobne. Także koniecznie prześlijcie linka do tego nagrania swoim znajomym, bo wiecie, większość osób tak robi. Trzymajcie się.